Mirosław Welc, lekarz weterynarii, doktor nauk weterynaryjnych, był gościem kolejnej Środy Literackiej zorganizowanej przez Książnicę Podlaską w Białymstoku. Welc to autor publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz tomów poezji Bieszczadzka Rapsodia, Kapliczki i wiersze i Żyje się. Jego wiersze publikowane były na łamach prasy oraz w antologii poezji lekarzy weterynarii pod tytułem Witraż z Chironem w tle. Więcej informacji o kolejnych spotkaniach w ramach Środy Literackiej znaleźć można na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej oraz na antenie TV Białystok.